Witam na moim kanale. Dzisiaj chcę pokazać, jak zrobiłam tego misia. To jest misiu piramidka albo szydełkowa zabawka do układania. Misiu ma główkę, która się zdejmuje. Tutaj ma w głowie otwór zrobiony. Ma kółko z rączkami. Kolejne kółko i kółko z ogonkiem ma zrobione. Tutaj zaś jest podstawa tego misia, który ma nóżki i ma taki stożek, aby można było nakładać kółka. I tutaj tak jest zakończony. Jest wykonany z bawełny. Włóczki bawełnianej Alizabela. To jest włóczka cieniowana i wykonałam go na szydełku 1,75 i pokażę dzisiaj, jak wykonać takie kółko. A więc jego wysokość wynosi 19 cm. Nie jest dużą zabawką, ale myślę, że jest całkowicie wystarczający. Jest wypełniony wkładem wypychaczem do zabawek i jest całkowicie bezpieczny. Oczka są tak zwane bezpieczne, a więc są przymocowane od spodu, aby nie wychodziły, więc łatwiej wyciąć niż wyciągnąć. Jest wykonany właśnie specjalnie z włóczki bawełnianej, aby nie uczulała dziecko, i jest wykonany dosyć gęsto, aby nie wychodził tutaj wypychacz. I teraz chciałam pokazać, jak wykonać takie kółko. Każde z tych kółek jest o dwa łańcuszki, dwa oczka mniejsze, żeby w ten sposób tworzyła się taka piramidka i żeby nadać temu kształt. Przy czym ja pokażę, jaka jest różnica między tymi kółkami. Te zszywane są, jak widzimy tutaj, zszywane są igłą. To jest dużo łatwiejsze, czyli wypychamy fragmentami i zszywamy. Natomiast ten wykonany jest tu połączony, jest półsłupkiem na szydełku. Teraz to kółeczko albo krążek wykonałam z bawełny połączonej z akrylem, z Gaza Baby Cotton. Ona ma 60% kotonu, 40% akrylu. I też robiłam na szydełku 1,75 po to, aby był gęsto zrobiony. I teraz pokażę, jak wykonałam taki krążek. A więc zaczynam od 40 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tak to wygląda na długość. Teraz prawą stroną, zwracam uwagę na prawą stronę łańcuszka i wbijam się w ostatnie, czyli pierwsze oczko łańcuszka. Pierwsze oczko łańcuszka łączę z ostatnim oczkiem, czyli dwa brzegowe oczka. I teraz łączę oczkiem ścisłym i wykonuję jedno oczko łańcuszka i mam połączone, tak to wygląda. I teraz zrobię cztery rzędy półsłupków. W każdym rzędzie będzie po 40 półsłupków. Tę nitkę
schowam, robiąc półsłupki. I teraz zaczynam. Raz, dwa, dwa, trzy półsłupki, sześć, trzydzieści, siedem, trzydzieści, osiem, trzydzieści, dziewięć i czterdzieści. I mamy pierwszy rząd zrobiony. I rozpoczynam rząd drugi. Jak powiedziałam, tu znowu robimy 40 oczek półsłupka, ale zanim będę go robić, wykonuję kolejne 40 półsłupków. Czyli mamy 1, 1, 2, a tu za daleko, 1. 2, 3, 2, 3, 4, 37, 38, 39 i 40 i zakończyliśmy rząd drugi i teraz przechodzę do rzędu trzeciego, którym znowu wykonam, jak mówiłam wcześniej, 40 oczek półsłupka. 2, 3, 4, 30, 9 i 40 i mamy 3 rzędy zrobione i przejdę do 4. rzędu i przełożę. Do 4. rzędu, w którym znowu wykonam 40 półsłupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 30. 9. 40. Mamy 4 rzędy w ten sposób zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeciągam nitkę. I teraz zrobimy 4 rzędy kolejne, ale w każdym z tych rzędzie będziemy dodawać półsłupki. Czyli poszerzamy tę robótkę. I teraz jesteśmy w 5. rzędzie. Czyli w tym rzędzie przerobimy 10 półsłupków, zrobimy na początku 2 półsłupki w jednym oczku, przerobimy 10 półsłupków i znowu dodamy 2 półsłupki, dodamy i znowu tak będziemy do końca przerabiać. A więc robię raz, 1 półsłupek i jeszcze 1 w tym samym oczku. Mamy 2 i teraz kolejny przerabiam 10 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9, 10 półsłupków i teraz w 11 robię 2 półsłupki i znowu 10 półsłupków, raz, 8, 8, 9, 10 i w 11 2 półsłupki wykonuję. Mamy 2 półsłupki. I tak przerabiam do końca tego rzędu. I zbliżam się do końca rzędu pierwszego, piątego. Czyli dalej powtarzam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i na początku szóstego rzędu robię 10 półsłupków i dorabiam 11 półsłupek i w 12 półsłupku robię 2 półsłupki. Czyli przeszliśmy do rzędu szóstego, w którym robimy 11 półsłupków, w 12 pojedynczych, a w 12 robimy 2. Raz, 2, 9, 10, 11 i teraz w 12 2 półsłupki. I znowu. I zbliżamy się do końca szóstego rzędu, czyli mamy tu 11 półsłupków, w 12 robię 2 półsłupki i dalej robimy kończymy rząd szósty raz 2, 3, 4, 5, 6 tu zaznaczam nitką, koniec rzędu, 6 i przechodzimy do rzędu siódmego, gdzie robimy 12 półsłupków, po 12, 13, a w 13 dokładamy 2 półsłupki. Czyli tu mamy 6 i przechodzimy na rząd siódmy. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i w tym 13 robimy 2 i jesteśmy na 13 półsłupku i robimy 2 półsłupki i mamy i znowu 12 półsłupków raz 2, 3, 9, 10, 11 i 12 w 13 powtarzamy i robimy 2 półsłupki. I tak rząd siódmy przerabiamy do końca. 12, a w 13 2 półsłupki. I zbliżamy się do rzędu ósmego,
i idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery i ja zaznaczę nitką. I zostało nam cztery półsłupki siódmego rzędu. I kontynuuję, zaczynamy rząd ósmy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i trzynaście. A w czternastym półsłupku teraz robimy dwa półsłupki. I kontynuujemy. I znowu powtarzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. I tak zakończyliśmy rząd tego, czyli cztery kolejne, w którym nie dodajemy żadnych oczek. Czyli zaczynamy. Rząd dziewiąty. Przerabiamy normalnie. Jedno oczko w oczko. Przerabiamy półsłupkami. Zbliżamy się do końca dziewiątego rzędu. Tu zaznaczam. I teraz rząd dziesiąty. Znowu przerabiam półsłupek, półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, którym przerabiamy półsłupki, czyli mamy dwa rzędy zrobione bez dodawania i jeszcze zrobimy takich rzędów dwa, czyli jeszcze 11 i 12. Tu zaznaczymy. Same półsłupki bez dodawania. I kończę. Zbliżam się do zakończenia rzędu. 11. I zaczynamy rząd 12. Ostatni z czterech, gdzie przerabiamy półsłupek w półsłupek. Zostało nam jeszcze 8 rzędów. Razem będzie 20. Rozpoczynamy rząd 13 i zrobimy najpierw bierzemy 2, zmniejszymy o 2 oczka. Czyli
zmniejszyliśmy o 2 oczka i teraz przerobimy 13 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I 13. Przerobiłam 13 półsłupków i teraz 2 oczka w jedno. Raz. Dwa. Jeszcze raz. Znowu 13 półsłupków i zmniejszenie o 1 oczko i tak do końca rzędu. Przerobiamy. Raz. I znowu 13 półsłupków. 13 i zmniejszenie o 1 i powtarzamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz skończyłam rząd 13 i przechodzę do 14, gdzie przerabiam 12 półsłupków i jedno zmniejszenie, ale z rzędu poprzedniego zostało mi 10 półsłupków i idę dalej. 10, 11 i 12. I teraz zmniejszam o 1 oczko i znowu przerabiam 12 półsłupków i zmniejszenie. I tak powtarzam. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 i 12 i teraz robię 13 półsłupku zmniejszenie, więc o 1 oczko i znowu 12 półsłupków i jedno zmniejszenie i tak do końca rzędu. Raz i znowu powtarzam. Raz, dziewięć, mamy 10,
I w ten sposób zakończyliśmy rząd 14, przechodzimy do 15 rzędu. W 15 rzędzie jeden półsłupek i robimy zmniejszenie o jedno oczko. I znowu 11 półsłupków i zmniejszenie o jedno oczko. I tak powtarzamy do końca rzędu. Do końca 15 rzędu. Raz. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, i zmniejszamy o jedno oczko. I znowu 11 półsłupków. Raz. I dalej powtarzamy do końca rzędu. I znowu raz. Tu coś nie tak. Raz. Osiem, dziewięć i kończymy rząd piętnasty. Rzędu piętnastego przechodzimy do rzędu szesnastego. Dziewięć, dziesięć. 11 i zmniejszamy o jedno oczko. I teraz jesteśmy w rzędzie 16 i przerabiamy 10 oczek półsłupka, 10 półsłupków, po czym zmniejszamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zmniejszamy o jedno oczko. Przerabiamy 10 półsłupków. Raz, dwa, dziesięć i zmniejszamy o jedno oczko. I mamy zmniejszenie i znowu 10 półsłupków i zmniejszenie i tak do końca rzędu. Powtarzamy do końca 16 rzędu. Widzimy to wybrzuszenie, w którym dokładaliśmy i odejmowaliśmy oczka. I teraz przerobimy jeszcze 4 rzędy, tak jak wcześniej na dole, gdzie nie będziemy ani dodawać, ani odejmować. I mamy tutaj 40 oczek, tak jak zaczynaliśmy naszą 17 i przerabiamy oczko w oczko, czyli półsłupek w półsłupek. 2, 3, 4, 5, 6,
Kończymy. Rząd. 17:40 półsłupków przerobionych i przystępujemy do kolejnego rzędu, czyli 18 i znowu tak samo przerabiamy jak rząd. 17. Raz. Dwa. Trzy. 30, 9, 40. I kolejny rząd za nami, czyli 18 i pozostały nam dwa rzędy. 20 rząd, 19 rząd, zaczynamy. Znowu przerabiamy tak, jak dwa poprzednie. Słupek, półsłupek. I 40. Mamy oczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Zbliżamy się do końca 19 rzędu. Jak powiedziałam wcześniej, zostaje nam ostatni rząd, czyli 20. I znowu 40 półsłupków. I kończymy rząd 20, czyli nasz ostatni. Zbliżamy się do końca, do 20, końca 20 rzędu. I ostatnie oczko. I teraz zostawiam tę nitkę, ponieważ będę łączyła dwa brzegi razem ze sobą. Tak on wygląda. A teraz łączyć i wypchać. Połączę go szydełkiem i wypcham wypychaczem do zabawek, tak jak ten. I przystąpimy do łączenia naszego krążka. Początek z końcem. Łączymy. I przerabiamy półsłupkami. Łączymy dokładnie dwa oczka brzegowe i półsłupek. I tak przerabiamy 40 półsłupków. Ale przerabiamy fragmentami, czyli częściami, po czym wypychamy i znowu przerabiamy, łącząc te dwa brzegi. I tak to wygląda na lewej stronie, tak na prawej. I teraz wypchamy tę część. Dosyć dużo tego wypychacza potrzeba, aby był mocno wypchany. I dalej łączymy dwa brzegi. Znowu półsłupki.
I już mamy więcej, prawie połowę, a może więcej. I znowu dopychamy nasz krążek. Trochę palcem, trochę szydełkiem. I zbliżamy się do końca. I teraz tu już najtrudniej się łączy, ponieważ mamy mniej przestrzeni. I jeszcze już ostatnie oczka łączymy. Oczko. I chowamy nitkę, którą robiliśmy krążek. Chowamy ją przy pomocy igły i przeciągamy na. Odcinamy krążek. Gotowy.